Amen. Usiądźmy, dzieci zapraszamy do szkółki, na szkółkę, na tam, do tamtej sali. W tym tygodniu, gdzieś na początku tego tygodnia, dwa słowa, które usłyszałem i bardzo mocno i głęboko zakorzeniły się w moim sercu. Bój i bieg. Wiecie, gdzieś je usłyszałem w jakimś kazaniu, albo przeczytałem w jakiejś książce, w jakimś artykule, nie pamiętam. Ale pamiętam tylko to, że od wtorku ciągle w mojej głowie pojawia się bieg i bój. Wiecie, pytałem Pana Boga, o co chodzi. I Pan Bóg mi pokazał, o co chodzi. Więc dlatego też to dzisiejsze kazanie ma tytuł Bieg Zwycięstwa. Był taki amerykański kardiolog, autor książek, maratończyk George Shehan przebiegł w swoim życiu wyścig, który zakończył bardzo mocno. Na końcu swojego życia, pod koniec swojego życia, kiedy zmagał się z różnego rodzaju trudnościami, a też i chorobą, bo stwierdzono u niego nowotwór, w pewnym momencie swojego życia powiedział tak: jestem w najlepszej formie, zbliżając się do mety. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy my odpowiedzieli sobie na pytanie, w jakiej my jesteśmy formie, zbliżając się do mety. Bo nie oszukujmy się, od początku naszego życia zbliżamy się do mety. Tą metą jest przejście do wieczności. I pytanie, które dzisiaj jakby zadaję każdemu z nas i sobie, jest to, w jakiej jestem formie? W jakiej formie zastanie mnie Pan, kiedy powoła mnie do wieczności? W jakiej formie zastanie mnie Pan, kiedy przyjdzie po Kościół? Czy mam formę? Czy jestem zdyscyplinowany? Czy mam odwagę podejmować wyzwania i trudności, które Bóg stawia na moim życiu? Wiecie, to co charakteryzowało właśnie tego amerykańskiego kardiologa George'a, to było to, że on charakteryzował się odwagą i dyscypliną w swoim życiu. To, że on w pewnym momencie powiedział w swoim życiu, że jest w dobrej formie, zbliżając się do mety, to tylko i wyłącznie dlatego, że jego życie charakteryzowała odwaga i dyscyplina. Nie bał się podejmować trudności, które czasami Bóg stawiał na jego drodze. Jedną z tych trudności było właśnie zmaganie się z tą chorobą nowotworową. Ale on był w dobrej formie. Zanim przejdziemy do dalszej części kazania, to chciałbym, żebyśmy obejrzeli krótki filmik. Będzie to też wstępem i jest to też nawiązaniem do dzisiejszego kazania. Myślę, że część z nas już ten filmik oglądała, ale dla tych, którzy nie oglądali, to dla przypomnienia, 11 listopada część naszego zboru biegła w biegu list niepodległości w Inowrocławiu. I chciałbym tylko, żebyśmy zwrócili uwagę na końcówkę tego filmiku. Jeżeli mogę Cię, Konrad, prosić, żebyś puścił. Jeżeli nie będzie widać dla nas słuchaczy, to na internecie, na YouTubie jest ten filmik.
Karola, jak samopoczucie? Dobrze. Dobrze. Biegniesz w przyszłym roku? Sylwia, jak wrażenia? Okej, kilka wspomnień z tego, co było. W nawiązaniu też, bo chciałbym odnieść się do tego, co w tym filmie też widzieliśmy, bo w tym filmie nie chodziło o to, żeby wygrać, tylko w tym filmie chodziło o to, żeby dobiec. W ogóle jakby w tym biegu niepodległości nie chodzi o to, kto jest pierwszy, ale chodzi o to, żeby pokonać ten dystans, żeby dobiec do mety i wziąć tą taką przysłowiową nagrodę, czyli ten medal, i mieć tą satysfakcję z tego, że się przebiegło ten odcinek. I bardzo często jest tak w naszym życiu codziennym, że my zapominamy często o tym, że jesteśmy jako chrześcijanie uczestnikami biegu. Biegu, którym nikt za nas nie może pobiec. Ty sam, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jako naśladowiec, musisz w nim pobiec. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie skupili się na takim duchowym testamencie apostoła Pawła, który zostawił nam w Bożym Słowie, bo również Paweł był świadomy swojego czasu tutaj na ziemi, bo kiedy czytamy właśnie ten fragment Bożego Słowa, który za chwilkę będziemy rozważać, to jest drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział od 6 do 8 wersetu, to właśnie tam Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze jest uczestnikiem biegu, jest uczestnikiem wyścigu, i biegnie po to, żeby osiągnąć nagrodę, żeby zwyciężyć, żeby mógł otrzymać wieniec sprawiedliwości, który nałoży mu sam Jezus Chrystus. Zostawia Tymoteuszowi testament, którym chce, żeby Tymoteusz przejął pałeczkę po nim, kiedy on odejdzie z tego świata. Jest w momencie, w którym patrzy w przeszłość, a zarazem po chwili kieruje nas ku przyszłości, ku temu, co ma nadejść. I my dzisiaj jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Zdaje mi się, że czasami o tym zapominamy, że przyjdzie taki moment, kiedy nastąpi meta. Kiedy przyjdzie ten moment, kiedy staniemy przed Bogiem. Kiedy dobiegniemy do mety. Wiecie, jesteśmy w różnym czasie, jesteśmy w różnych miejscach naszego biegu. Niektórzy są dopiero na początku tego biegu, niektórzy są w środku tego biegu, a niektórzy zmierzają już ku mecie. Paweł widział swoją metę i pytanie, czy my dzisiaj widzimy swoją metę, czy my widzimy ten moment, kiedy Bóg powoła nas do wieczności. I ta prawda Bożego Słowa, która została nam odkryta poprzez Pawła w tym fragmencie Bożego Słowa, jest taka, że w tym biegu, w którym uczestniczymy, po pierwsze, nikt za nas go nie przebiegnie, po drugie, musimy się wzmacniać, a po trzecie, musimy, słuchajcie, być w dobrej kondycji, kiedy będziemy na mecie. To jest w przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy. Tutaj już na końcu nie mieliśmy kondycji. Niektórzy już stwierdzili, że nie pobiegną w następnym roku. Ale w tym duchowym biegu, którym podjęliśmy się, kiedy staliśmy się uczniami Jezusa Chrystusa, właśnie polega on na tym, że na mecie mamy być w dobrej formie. Że kiedy Bóg wezwie nas do siebie i kiedy będzie ta meta, to Bóg chce zobaczyć nas w dobrej formie. Pamiętajmy, że by ta prawda, o której dzisiaj będziemy mówić, stała się naszą rzeczywistością, to co musimy zrobić? Przeczytać o niej? Posłuchać o niej? Musimy ją wprowadzić w życie. Musimy ją wprowadzić w swoje życie. Więc ona działa. Ale wtedy, kiedy wprowadzisz ją w życie. Bardzo często jest tak, że kiedy mówimy, nauczamy, kiedy głosimy o pewnych prawdach biblijnych, które mają odniesienie w Bożym Słowie, które znajdujemy w Bożym Słowie i w tym, co napisali apostołowie, czy w Ewangeliach, czy nawet w Starym Testamencie, to po jakimś czasie ktoś przychodzi i mówi, ale to nie działa. U wszystkich działa, ale u mnie nie działa. I warto sobie zadać pytanie, ale czy wprowadziłeś to w życie? Bo to działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz z tym żył, będziesz z tym żyła, kiedy to stanie się częścią twojego życia. I teraz ta prawda biblijna, którą pokazuje nam dzisiaj apostoł Paweł w swoim duchowym testamencie, ona działa. Działa, tylko trzeba ją wprowadzić w życie. Trzeba nią żyć każdego dnia i wtedy, kiedy staniemy na mecie, wtedy będziemy zwycięzcami, ale też będziemy mieli odpowiednią formę, dlatego, że przez ten czas naszego biegu wzmacnialiśmy się Bożą łaską i Bożym Słowem. W piątek na grupie mówiliśmy o trudnościach,
o tęsknocie. I powiem wam, że kiedy przygotowywałem się do tego dzisiejszego kazania, to właśnie ten fragment mówi nam o trudnościach i o tęsknocie. Że zaspokojeniem tej tęsknoty jest właśnie przebywanie w Bożej obecności. W piątek mówiliśmy o szukaniu Pana Boga. Więc dzisiaj też będzie też jaką odpowiedzią na to pytanie, bo Paweł cały czas szukał Boga, szukał Pana, przebywał w Jego obecności. A więc dokonuje dzisiaj takiego podsumowania swojego życia. W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, od 6 wersetu, staje przed swoim przyjacielem, uczniem, duchowym synem, Tymoteuszem i mówi mu tak naprawdę w kilku zdaniach wszystko, co powinien usłyszeć, a zarazem też wszystko, co powinno stać się tym duchowym testamentem, który Tymoteusz powinien wprowadzić w swoje życie. Kiedy ktoś umiera i pozostawia po nas testament, to po sobie testament, to z taką tęsknotą i taką, wiecie, niecierpliwością oczekujemy tego, co tam jest napisane. Co mi zostawił? Co mi zapisał, nie? Co zostaje dla mnie, a co dostaną inni? I Paweł tutaj jakby zostawia ten duchowy testament dla Tymoteusza, ale też zostawia go dla każdego z nas. Dla każdego, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa. Dla każdego, kto będzie czytał ten fragment Bożego Słowa. A więc przeczytajmy cały ten fragment, bardzo dzisiaj długi. Z 3 wersetów się dzisiaj składa ten fragment. Od 4 rozdział 2 Tymoteusza, od 6 do 8 wersetu. Przeczytamy go w całości, a potem, tak jak mamy to w zwyczaju, rozbierzemy to na części. Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. 6 werset w tłumaczeniu dosłownym brzmi tak. Ja bowiem już jestem wylany w ofierze i nadszedł czas mojego odejścia. Tam to słowo wylany to jest użyte greckie słowo spendamai. Jak dobrze czytam, tutaj odnieście się do Irka potem, jeżeli coś tutaj pogmatwałem. Odnosi się do wylania czegoś podczas jako takiego daru ofiarnego. Jakiego takiego daru, który został złożony w ofierze. Ofiara płynna swój początek ma w pierwszej Mojżeszowej, w 35 rozdziale, w 14 wersecie, gdzie Jakub składał przed Bogiem właśnie taką ofiarę płynną. W prawie mojżeszowym, kiedy zajrzymy do prawa mojżeszowego, to zobaczymy, że również właśnie taka ofiara płynna mogła być składana przed Bogiem. O tym też czytamy w drugiej Mojżeszowej, w 29 rozdziale, 40-41 werset. I Paweł tutaj w tym pierwszym wersecie, w tym szóstym wersecie tego 4 rozdziału drugiego listu do Tymoteusza mówi: ja bowiem już zostałem wylany w ofierze. Czyli tak naprawdę Paweł był świadomy tego, że jego posługa dobiega końca. Że jego czas na tej ziemi za chwilę się skończy. Że już widzi w swoim życiu metę. Tutaj, kiedy Paweł mówił o tych słowach ofiary wylanej, tak naprawdę posługiwał się przykładem rzymskim. Kiedy rzymski posiłek kończył się, to zawsze był taki rytuał ofiarowany bożkom, ofiarowany innym bogom. Podczas takiego rzymskiego posiłku, kiedy go kończono, brano do rąk kielich i wylewano całą zawartość tego kielicha przed bogami, przed bożkami. Miało to znaczenie właśnie takiego wylania, takiej ofiary, która została złożona przed bogami i Paweł tutaj nawiązuje właśnie do tego zwyczaju, który był w Rzymie, że brano na końcu posiłku ten kielich i wylewano go do kropli. W tym sensie Paweł powiedział: jestem wylany w ofierze. Wiemy, jak skończyło się życie Pawła. Wylany, całkowicie oddany, bo ta ofiara, którą składali podczas rzymskiego posiłku, to ona była całkowicie wylewana, do ostatniej kropli. Tam nic nie mogło pozostać w tym kielichu, bo wtedy ofiara byłaby niepełna. I Paweł mówi tutaj słowa, które miał głęboko w sercu. Jestem świadomy swojego końca.
Duch Święty, Bóg objawił mi to, że mój koniec jest rychły, że meta mojego życia zbliża się i za chwilę zostanę złożony w ofierze, zostanę wylany. Bo zobaczcie, że mówi, wybiła godzina mojego odejścia. Są to bardzo mocne słowa, słowa, które mają i kierują Pawła właśnie ku mecie, ku temu, że za chwilę się skończy jego życie. Ale Paweł, mówiąc te wybiła godzina mojego odejścia, tak naprawdę mówi do Tymeusza, to jest mój testament, który tobie powierzam i chciałbym, żebyś przejął pałeczkę głoszenia Ewangelii, życia Ewangelią po mnie, kiedy ja odejdę z tego świata. Zobaczcie, że w drugim rozdziale właśnie Paweł podał wszystko, co jest istotne i co jest ważne, co stało się testamentem, który miał w swoim życiu prowadzić i realizować Tymoteusz. W drugim rozdziale drugiego Tymoteusza od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. A więc Paweł przekazał Tymoteuszowi jakąś prawdę Ewangelii, którą Paweł miał przekazać też tym, którzy są godni tego, a więc tym, którzy są gotowi przyjąć słowa Ewangelii. Ale zarazem Paweł mówi, niech całe twoje życie charakteryzuje się wzmacnianiem w łasce, której źródłem nie jest ten świat, nie jest mądrość tego świata, ale źródłem jest Jezus Chrystus. Krocz wraz ze mną przez niedolę jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, więc podkreśla mu, że zostawiając ten testament, w życiu będą działy się trudności, że będą niedole, ale ty masz kroczyć jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto służy wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, który powołał go do wojska. Podobnie kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. I to chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że Paweł tutaj to podkreślił. Kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo, bo ten tekst, ten fragment zawiera się również w tym fragmencie, który dzisiaj rozważamy. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. To jest też klucz do tego, żebyśmy jako chrześcijanie w tym biegu zawsze rozważali to, co Bóg do nas mówi poprzez swoje słowo. Kiedy rozważamy, kiedy stajemy w Bożej prawdzie, Bóg obdarza nas mądrością, żebyśmy właściwie zrozumieli to, co nam przekazuje. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i był potomkiem Dawida. O tym mówię, głosząc moją dobrą nowinę. Właśnie z jej powodu znoszę cierpienia. Znalazłem się nawet w więzieniu jako złoczyńca, a jednak słowo Boga nie jest uwięzione. Ja natomiast znoszę to wszystko ze względu na wybranych. Pragnąłbym, aby i oni doświadczyli zbawienia, które wraz z chwałą wieczną jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to słowa. Jeśli wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy. Jeżeli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeżeli się Go zaprzemy, On też się nas zaprze. Lecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. To jest ten testament, to jest ta część tego testamentu, ta prawda Bożego Słowa, która została przekazana Tymoteuszowi i o której tutaj dzisiaj apostoł Paweł też mówi, podsumowując swoje życie, w której żył, która charakteryzowała jego codzienne życie. Paweł był w gotowości odejścia, zakończenia biegu. Był w gotowości i wiedział, że to może nastąpić w każdym momencie. I teraz pojawia się takie pytanie, czy my dzisiaj żyjemy w takiej samej gotowości, jak żył Paweł? Czy jesteśmy świadomi tego, że nasz koniec może nadejść niespodziewanie? Może to być dzisiaj, może to być jutro, może to być za godzinę, za, nie wiem, za dwie, za miesiąc, za... No, ale on nadejdzie. Prędzej czy później on nadejdzie. I właśnie pojawia się takie pytanie, czy jestem gotowy na to spotkanie, na to odejście. Paweł troszeczkę tutaj się czuł, jakby był na lotnisku. Ci z nas, którzy ostatnio byli na lotnisku, to wiedzą, jak to jest, że kiedy przyjeżdżasz na to lotnisko, to tak naprawdę jesteś już w takim miejscu gotowości. I tylko czekasz na wyzwanie, tak? Kiedy zapowiedzą ci, do którego masz tam wejść kanałów, przez który wejdziesz do samolotu. Do tego gate'u, tak?
albo tego korytarza, tego kołnierza, przez który przechodzisz. Ale ty tam jesteś już i czuwasz. I tylko czekasz na to wezwanie. I tak samo jest w naszym życiu i tak samo było w życiu Pawła. Paweł był w tym momencie. On już czekał w poczekalni i tylko czekał na to wezwanie. Kiedy Bóg go wezwie do siebie, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy będzie wezwany na pokład. Na pokład, który zawiezie go do nieba. I Paweł mówi Tymoteuszowi, ja odchodzę, ale ty pozostajesz tutaj jako wierny żołnierz Jezusa Chrystusa. Jako ten, który swoją siłę czerpie i wzmacnia się w łasce, której źródłem jest Jezus Chrystus. I teraz mamy siódmy werset, który w tym tygodniu bardzo mocno i głęboko przeanalizowałem, bo Paweł tutaj mówi tak. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Nie wiem, czy kiedy czytacie ten fragment, to czujecie to samo, co czuł Paweł. Zobaczcie, że on nie narzeka, ale mówi o pięknym boju. Toczyłem piękny bój. A więc inaczej mówi, byłem głęboko w to życie zaangażowany. Byłem głęboko zaangażowany w głoszenie Bożego Słowa. Ten bój można przetłumaczyć jako walka. A więc toczyłem piękną walkę. Toczyłem piękną walkę. Wiecie, on się zmagał w swoim życiu z wieloma rzeczami. Kiedy analizujemy życie apostoła Pawła, to zobaczymy, że zmagał się i z diabłem, z pokuszeniem diabelskim, postawami osób, które sprzeciwiały się Bogu, obłudą religijną. Kiedy czytamy list do Koryntian, to tak naprawdę widzimy, że w kościele zmagał się z niemoralnością, ten kościół w Koryncie w pewnym sensie go też zawodził. On przechodził różnego rodzaju doświadczenia, które również i my dzisiaj przechodzimy. Przechodził fałszywych nauczycieli, którzy pojawiali się w jego zborach, które zakładał. A więc Paweł pokazuje, że to był piękny bój, kiedy mógł się przeciwstawić temu wszystkiemu w prawdzie Bożego Słowa, kiedy mógł zwalczyć prawdą Bożego Słowa w przeciwieństwie do tych, którzy przychodzili i próbowali wnieść jakieś zamieszanie, jakąś nieprawdę do Kościoła. On się również zmagał z tendencjami, tak, tendencyjnymi takimi upodobaniami świata, które przychodziły do Kościoła, z którymi i my dzisiaj również musimy podjąć walkę. I zobaczcie, że bardzo często, kiedy my dzisiaj stajemy przed takimi trudnościami, które tutaj wypowiedziałem w kontekście apostoła Pawła, to bardzo często jest tak, że co robimy pierwsze? Narzekamy. Narzekamy. No jak to jest nam ciężko, jak nam trudno. No gdybyśmy żyli za czasów Pawła, to byłoby o wiele lepiej. Gdybyśmy żyli za czasów pierwszego kościoła, to na pewno nie zmagalibyśmy się z takimi trudnościami, jak dzisiaj się zmagamy, ze światem, który jest taki niemoralny. Naprawdę? Żylibyśmy inaczej? Zmagalibyśmy się z innymi trudnościami? Czy może tymi samymi okolicznościami, tymi samymi sytuacjami, tylko w innych okolicznościach, o tak, bo dzisiaj świat inaczej wygląda troszeczkę niż wyglądał za czasów pierwszego kościoła. Ale zobaczcie, że problemy, trudności pozostają takie same. Paweł był nastawiony do tych trudności w pozytywny sposób. On wiedział, że nie robi tego dla siebie, tylko robi to ze względu na Chrystusa, który za niego umarł na krzyżu. I siłę, które czerpał, to nie czerpał z siły z tego świata i ze swoich przyjemności, ale z łaski, której źródłem był Jezus Chrystus. A więc mówi, piękny bój toczyłem. Czy dzisiaj jestem gotowy tak powiedzieć? Czy dzisiaj jesteśmy gotowi powiedzieć, piękny bój toczę. Piękną walkę toczę. Zobaczcie, jak trudno nam podejść do tej rzeczywistości, w której żyjemy, właśnie w taki sposób, jak patrzył na nią apostoł Paweł. Powiedzieć, piękny bój toczyłem. My dzisiaj mówimy, Bóg znowuż mnie ukarał. Albo Bóg znowuż dopuścił coś w moim życiu. Albo Bóg coś tam, nie? Bo zgrzeszyłem, to Bóg mnie ukarał. Bóg chce, żebyśmy na to życie
i na ten bieg, w którym jesteśmy, spojrzeli jako na piękną walkę, którą toczymy nie sami, bo ubogaceni Bożą łaską i wzmocnieni Duchem Świętym, który nas dzisiaj prowadzi, który nas dzisiaj napełnia swoją mądrością, który dzisiaj nas dotyka każdego dnia. Piękny bój, piękną walkę toczył Paweł. Czy ja toczę taką piękną walkę, czy zmagam się i narzekam na wszystkie przeciwności, które się pojawiają w moim życiu? Druga część tego wersetu to bieg ukończyłem. Zobaczcie, że apostoł Paweł przez całą swoją służbę i przez swoje życie wielokrotnie posługiwał się właśnie obrazem biegu, obrazem zawodów, obrazem wyścigu, w którym Bóg go postawił. Kiedy zajrzymy do listu do Filipian, do 3 rozdziału, to w 12 i dalej wersecie czytamy tak. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czy nie jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Wyraźnie widzimy, że Paweł był świadomy tego, że on jest w jakimś procesie swojego życia, że jest w tym biegu i co robi w tym biegu? Zapomina o tym, co za nim, a zmierza do celu, który został mu wyznaczony. Zmierza do nagrody, zmierza do nagrody, którą jest powołanie, tak? Pochodzące z góry powołanie. Nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj, kiedy czytamy to podsumowanie życia apostoła Pawła z 2 listu do Tymoteusza z 4 rozdziału, to widzimy, że Paweł jest już w takim momencie, kiedy widzi metę. Widzi, że jego służba pomału dobiega końca. Ale co mówi? Bieg ukończyłem. Nie poddałem się na żadnym etapie. Mimo tego, że było trudno, mimo tego, że czasami przechodziłem zmagania, mimo czasami tego, że miałem wszystkiego dosyć, to jednak bieg ukończyłem. I teraz odniosę się do tego filmiku, który dzisiaj widzieliśmy. Moglibyśmy w pewnym momencie powiedzieć dosyć. Kiedy biegliśmy te 5 kilometrów, to nie było dużo. Ale był to wysiłek, szczególnie ogromny dla tych, którzy biegli pierwszy raz. I w pewnym momencie przychodziły takie myśli, czy nie skręcić gdzieś w bok. Przebiegaliśmy koło domu Martyny i Piotra i były takie pokusy, czy czasami nie zrobić sobie tam już odpoczynku. Tak? Czy nie czmychnąć tam i w ogóle nie dobiec do końca. Ale co to byłaby za satysfakcja? Czulibyśmy się po prostu jeszcze gorzej, dlatego że nie dobieglibyśmy do końca, nie ukończylibyśmy tego biegu. Albo moglibyśmy zrobić tak, że gdzieś tam na skróty przebiec. Co prawda nie dało się, bo mieliśmy te chipy tutaj zamontowane w tych kartkach, więc śledzili nas. Ale gdyby tego nie było, moglibyśmy pobiec na skróty i oszukać wszystkich i przybiec do mety jako pierwsi. Niektórzy mieli taki pomysł, żeby za metą zawrócić. Ale co to byłaby za satysfakcja? Nie moglibyśmy powiedzieć, bieg ukończyłem. Bo oszukalibyśmy, nie wypełnilibyśmy wszystkich zadań, które były. Paweł widział metę i wiedział, że musi dobiec do mety w dobrej formie. I trzecia rzecz, o której tutaj Paweł mówi, to o wierze. Wiarę zachowałem. Tam jest użyte greckie słowo tetreka. Zachowałem albo wiarę strzegłem. I to pasuje do odniesienia, które Paweł mówi. Wiarę zachowałem, wiarę strzegłem w swoim życiu. Bo kiedy patrzymy na życie apostoła Pawła, to widzimy, że to było jego celem. Nawet w tych momentach życia, gdy wszystko sprzeciwiało się jemu, gdy go opuścili przyjaciele, gdy był sam, nawet wtedy, gdy pojawiali się fałszywi nauczyciele w kościele i go atakowali, skłaniali zbory do tego, żeby odeszli od nauki apostoła Pawła, mówili o nim najgorsze rzeczy, apostoł Paweł strzegł tego, co było najważniejsze, prawdy Bożego Słowa, strzegł Ewangelii, strzegł wiary. Nigdy, zobaczcie, nie sprzeniewierzył się prawdzie Ewangelii.
Nie ma takiego momentu, w którym Paweł by sprzeniewierzył się w jakiś sposób prawdzie Ewangelii dla własnej korzyści, dla korzyści Kościoła, dla korzyści zboru, który prowadził, dla jakiejkolwiek innej korzyści. Gdybyśmy rozważali to stwierdzenie apostoła Pawła w kontekście starożytnych igrzysk olimpijskich, to moglibyśmy powiedzieć, że Paweł powiedział: przebiegłem zawody, dobiegłem do mety, bieg ukończyłem zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami, które obowiązywały. Był tego świadomy, że Bóg go powołał do tego, żeby głosił Ewangelię, żeby przekazywał Ewangelię innym, i był świadomy tego, że Bóg oczekuje tego, żeby on tej wiary strzegł, żeby tą wiarę zachowywał w swoim sercu. Zobaczcie, że kiedy Paweł mówi te trzy stwierdzenia, które przekazuje Pawłowi, to chcę powiedzieć to, myślę, że w taki sposób. Moglibyśmy to sparafrazować w taki sposób. Podczas długiego, czasami samotnego, trudnego, wymagającego biegu miałem przy sobie Jezusa Chrystusa w swoim sercu i umyśle. Jego życie, moje życie od 30 lat było życiem, którym źródłem mojego zaopatrzenia jest Jezus Chrystus. Bo taka jest prawda, że Paweł, kiedy dobiega już do mety, to przez 30 lat był posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Był posłuszny Bożemu Słowu, które usłyszał, które zostało mu przekazane przez Jezusa Chrystusa, i był wierny temu Słowu. Dlatego też na końcu mógł powiedzieć: toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Paweł na końcu swojego biegu był w formie, dlatego że przestrzegał tych trzech zasad. Czyli przestrzegał tego, żeby podejmować walkę, która pojawiała się w jego życiu, dobiec do końca i strzec wiary, która została mu przekazana. I teraz zobaczcie, co mówi na końcu. W 8 wersecie. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. Będąc wiernym, posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powierzonej Ewangelii, Paweł mówi: kiedy przekroczę metę, mogę oczekiwać nagrody. Dlaczego Paweł mógł oczekiwać nagrody? Bo dochował wszystkich zasad, które zostały mu powierzone. Dobiegł do końca, zachował wiarę i toczył piękny bój. Wiecie co? Bardzo często jest tak, że my stajemy się tacy fałszywie skromni, kiedy myślimy o tym, czy po drugiej stronie Bóg da nam nagrodę, kiedy dobiegniemy do mety. No ja, no może ktoś inny to tak, ale ja tam nie zasługuję na żadną nagrodę. Dlaczego? Dlaczego mamy patrzeć na to, że nie zasługujemy na nagrodę? Zobaczcie, że apostoł Paweł był pewny tego, że kiedy przekroczy metę, to dostanie wieniec sprawiedliwości. W innych tłumaczeniach tam jest użyte korona. W tłumaczeniu Sterna albo w Współcześnionej Biblii Gdańskiej tam jest użyte słowo korona. Korona królewska albo korona zwycięstwa. Tutaj jest mowa o koronie zwycięstwa, jest użyte słowo Stefanos, wieniec, korona. Czyli korona zwycięstwa, którą Bóg miał mu nałożyć wtedy, kiedy przekroczy metę. Był pewny tej korony. I pytanie dzisiaj, które chciałbym skierować do każdego z nas i do siebie też: czy jestem pewny tej korony? Czy jestem pewny tego, że kiedy dobiegnę, to Bóg włoży mi na głowę koronę, wieniec sprawiedliwości? Bardzo często jest tak, że właśnie nie jesteśmy pewni do końca, czy tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że czasami właśnie boimy się podjąć tego pięknego boju, trudności, które wymagają od nas poświęcenia, zrezygnowania z pewnych rzeczy w swoim codziennym życiu. Zobaczcie, jak łatwo dzisiaj jest nie być tym, który strzeże wiarę. Jak łatwo dzisiaj jest poddać się pod fałszywą naukę. Bo nie czytamy Bożego Słowa, nie znamy Bożego Słowa, i wtedy czego mamy strzec, jeżeli nie znamy prawdy Bożego Słowa? Nie możemy niczego strzec, bo nie znamy tej prawdy, więc przyjmujemy wszystko, co nam po kolei każdy podaje na talerz. A Paweł
chce tego i oczekuje od Tymoteusza, żeby właśnie strzegł Bożego Słowa, był, zachował wiarę, był tym, który będzie stał na straży jako żołnierz Jezusa Chrystusa, który będzie pilnował tej prawdy Ewangelii. Tymoteusz znał Boże Słowo. I my dzisiaj też musimy znać Boże Słowo. I dzisiaj, kiedy będziemy tacy jak Paweł, kiedy przyjmiemy ten duchowy testament apostoła Pawła do swojego życia, będziemy toczyć piękny bój, będziemy zmierzać do mety, będziemy zachowywać wiarę, strzec wiarę, to możemy być pewni tego, że po przekroczeniu mety, kiedy bieg naszego życia się skończy, Bóg włoży nam koronę sprawiedliwości, Bóg włoży nam wieniec sprawiedliwości na nasze głowy, bo to Bóg obiecał. Nie tylko Pawłowi, ale zobaczcie, co Paweł dalej pisze. Ale nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. To jest obietnica. To jest obietnica, którą Bóg skierował do Pawła i której Paweł się uchwycił, ale to jest obietnica, która jest skierowana dzisiaj do Kościoła. Ale jest jeden warunek. Otrzymają ją wszyscy, którzy z utęsknieniem oczekują przyjścia Pana. Z utęsknieniem. Zobaczcie, że tym warunkiem otrzymania tej korony właśnie jest to. Tęsknota za przyjściem Jezusa Chrystusa. Bóg przewiduje nagrodę dla wszystkich, którzy oczekują z tęsknotą, którzy są wierni Panu Jezusowi i Jego Ewangelii. Ale widzę tak po minach, że nie jesteście zbytnio zadowoleni z tej nagrody, której oczekujemy. Wyobraźcie sobie taką rzecz, że kiedy umrzemy, że kiedy odejdziemy, Bóg włoży na nasze głowy korony, korony sprawiedliwości. Niektórzy, czytając ten fragment Bożego Słowa, zadają sobie pytanie, czy my w niebie będziemy chodzić w koronach. Nie wiem, czy będziemy chodzić w koronach, czy będziemy chodzić w wieńcach zwycięstwa, ale Boże Słowo mówi nam o tym, że Bóg nam coś da nam nagrodę sprawiedliwości za to, że toczyliśmy piękny bój, za to, że dobiegliśmy do końca w dobrej formie i za to, że wiarę strzegliśmy, czyli żyliśmy prawdą Bożego Słowa w swoim codziennym życiu. Wyobraź sobie, że za jakiś czas Jezus Chrystus stanie i powie i nałoży na twoją głowę wieniec sprawiedliwości. Kto już tęskni? Nie ma chętnych, widzę, ale tylko Gosia. Warunek otrzymania tej nagrody to jest właśnie oczekiwanie w tęsknocie za powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Ta obietnica jest dla nas, ta obietnica jest dla każdego, kto przyjmie to Boże Słowo i będzie żył tą prawdą w swoim codziennym życiu. Każdy, kto uświadomi sobie, że jest w wyścigu, jest w biegu, który został mu powierzony i skupia swoją uwagę w swoim codziennym życiu na Panu Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, jak powiedziałem na początku, jak bardzo często zapominamy o tym, że my jesteśmy powołani do biegu, do wyścigu, do ukończenia tego biegu i do tego, żeby przekroczyć metę, na której otrzymamy nagrodę, którą jest wieniec sprawiedliwości, korona sprawiedliwości, którą włoży nam na głowy sam Pan. Paweł mówi tutaj, w tym dniu nie kto inny, ale sam Pan da mi wieniec sprawiedliwości. I teraz właśnie to pytanie, które myślę, że warto sobie zadać. Czy mam tą tęsknotę za Bogiem? Czy mam tą tęsknotę i oczekuję z tęsknotą przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Bo kiedy zobaczymy i zajrzymy do pierwszego kościoła, to zobaczymy, że w tym kościele, pierwszym kościele, była ta tęsknota. Była ogromna tęsknota za powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa po Kościół, po to, żeby zabrał Kościół ze sobą. W pierwszym liście do Tesaloniczan ludzie z niecierpliwością oczekiwali przyjścia, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jeszcze w poprzednim wieku, w latach 90., ja pamiętam ten poprzedni wiek i lata 90., niektórzy też, niektórzy już nie, było takie też oczekiwanie w Kościele, taka tęsknota za powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, ale kiedy świat się zaczął zmieniać, kiedy zaczęło na świecie być więcej takiego, wiecie, dobrobytu i kiedy tak naprawdę dzisiaj czujemy, że ten świat nas też wciąga, to już nie ma takiego wołania, takiej tęsknoty w Kościele za powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj świat mówi, jak najdłużej tutaj, żeby skorzystać z tego, co świat ma, co nam świat oferuje. A prawdziwy Kościół powinien z tęsknotą oczekiwać powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13 wersetu czytamy takie słowa. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Otóż, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Słowa otuchy dla Kościoła są takie, że Bóg przyjdzie, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Oni, zobaczcie, z niecierpliwością oczekiwali. I tutaj Paweł, kiedy pisał do Tesaloniczan, wyjaśnił im, jak to będzie wyglądało mniej więcej, w jakim czasie i kto pierwszy stanie po drugiej stronie. I kto pierwszy otrzyma ten wieniec, tą koronę życia. Ale istotą tego jest to, że taki dzień będzie, taki dzień nastanie, że prędzej czy później każdy z nas stanie na mecie i otrzyma tą nagrodę, którą jest korona sprawiedliwości. Wiecie, ta tęsknota, która była w Kościele, w pierwszym Kościele, pozwalała im na to, że mogli znosić trudności, prześladowania, to wszystko, co przynosił im codzienny dzień, codzienne życie. I myślę, że dzisiaj takim kluczem do tego, żebyśmy potrafili znosić trudności codziennego dnia, z którymi się zmagamy, a wierzę, że te trudności będą jeszcze się wzmacniały z dnia na dzień, z roku na rok, będziemy przechodzić coraz mocniejsze trudności i prześladowania, ta tęsknota będzie pozwalała nam na to, że przetrwamy to. Dlatego, że będziemy w tęsknocie oczekiwać przyjścia Pana, który zabierze nas na obłoki, w powietrze, na spotkanie z Nim. Na spotkanie z Nim. To, co charakteryzowało apostoła Pawła, kiedy mówił te słowa o tym, że toczył piękny bój, bieg ukończył, wiarę zachował, i czeka na spotkanie Pana, aby otrzymać koronę, wieniec sprawiedliwości, to, że jego charakteryzowała nadzieja, którą miał, nadzieja, którą pokładał w Jezusie Chrystusie, bo kiedy mówił do apostoła, do Tymoteusza, to mówił, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Jezus Chrystus. Jego nadzieją była łaska, którą otrzymał od Jezusa Chrystusa i radość. Zobaczcie, że w liście do Filipian mówi tam o radości. Zawsze się radujcie. Zobaczcie, że najwięcej przeżył w swoim życiu apostoł Paweł trudności i zmagań, a najwięcej mówi o radości. U nas jest odwrotnie. Przeżywamy o wiele mniej trudności i doświadczeń związanych z wiarą niż apostoł Paweł, a nie umiemy mówić o radości, nie umiemy żyć radością, którą otrzymujemy dzięki łasce, której źródłem jest Jezus Chrystus. Paweł wiedział, że za chwilę skończy swoje życie. Wiedział, że za chwilę stanie przed rzymskim sądem w procesie i wiedział, że jedyny wyrok, jaki może tam paść, to wyrok śmierci. Ale on cały czas przekazuje to w pełnej radości, tego, że już za chwilę spełni się to oczekiwanie, ta tęsknota za spotkaniem z Panem. Musimy nauczyć się właśnie w swoim codziennym życiu żyć radością i nadzieją, której źródłem jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Wiecie, niezależnie od tego, czy ten nasz bieg dopiero się rozpoczął, czy jest w trakcie, czy może zbliżamy się do końca, chciałbym, żebyśmy nauczyli się tego, czego doświadczył apostoł Paweł w swoim życiu. Pokoju, radości i nadziei. Bo wiecie, że tego dzisiaj potrzebujemy do życia najbardziej. Pokoju, który daje Bóg, radości, którą daje Boża łaska
i nadziei, którą możemy pokładać w Jezusie Chrystusie i w tej obietnicy, która nam została złożona. Że jeżeli oczekujesz z utęsknieniem Jego przyjścia, to możesz być pewny tego, że po Jego przyjściu, czy kiedy staniesz już na mecie, zostanie nałożona Ci korona życia, korona sprawiedliwości, wieniec sprawiedliwości, który nałoży na Twoją głowę sam Jezus Chrystus. Wiecie, jeżeli dzisiaj nie jesteś człowiekiem, który pokłada swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie, to możesz to zmienić. Możesz przyjść do Boga, możesz wyznać swój grzech i możesz doświadczyć pokoju, radości i nadziei, którą daje Jezus Chrystus. A jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym już idziemy, oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę w tym biegu i przemyśleli to, co dzisiaj mówi do nas apostoł Paweł. Abyśmy w tym biegu przez chwilę zastanowili się nad tym, o czym dzisiaj mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Że dokonał biegu, który był pięknym biegiem, a zarazem zachował wiarę. Bo bardzo często mi się wydaje tak, że jako chrześcijanie myślimy o tym, żeby pokonać tylko ten dystans. Wiecie, byle do wieczności, nie? Jakoś to będzie, byle tylko dobiec tam. Ale to nie chodzi tylko o ten dystans. To nie chodzi o to, żeby tylko dobiec i co z tego, że dobiegniesz. Ale tutaj chodzi o to, żeby w tym biegu myśleć i postępować zgodnie z tym, co zostało nam powierzone. Zgodnie z prawdą Bożego Słowa, żeby czerpać satysfakcję z tego życia, które Bóg nam daje. Po coś nas Bóg postawił w tym czasie, po coś Bóg nas postawił w tym zgromadzeniu, po to, żebyśmy się męczyli? Konrad oczami tam kręci. Nie, ja wierzę, że Bóg nie postawił nas po to, żebyśmy się męczyli w tym czasie, ale żebyśmy właśnie brali z tego życia to, co Bóg dla nas dał. Tą radość i ten pokój, który daje nam Boże Słowo i prawda Bożego Słowa. Wiecie, nie ukrywajmy, że w naszym codziennym życiu występują trudności, tak? Zagrożenia, że występują różnego rodzaju pokusy. Czasami zmagamy się z różnego rodzaju myślami, nie? Szczególnie kiedy teściowa przyjedzie do domu, nie? Na święta, czy tam w okolicach świąt. I różne myśli mamy. No, jakbyśmy teraz każdego z nas się zapytali, to byłoby, każdy miałby jakieś takie trudności, z którymi się zmaga, doświadczenia, z którymi teraz, które przeżywa. Coś, co nie daje mu takiego spokoju. Ale chcę ci, bracie, siostro, przyjacielu, powiedzieć o tym, że nie jesteśmy w tym sami. Nie jesteś w tym sam, bo jest przy tobie Jezus Chrystus. Jest przy tobie Bóg, który chce cię w tym wszystkim wzmocnić, chce cię przez to wszystko przeprowadzić, bo On jest tym dobrym pasterzem, o którym czytamy w 23 psalmie o pasterzu. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo idę sam. Nie, bo Ty jesteś ze mną. Bo Ty jesteś ze mną. Ty jesteś ze mną. Ja myślę, że te słowa powinny być wyryte w naszym umyśle tak mocno, jak wyryte jest PIN do naszej karty kredytowej. Bo On jest ze mną. Wiecie, PIN-u nigdy nie zapomnimy, nie? No, niektórzy zapominają. Niektórzy zapominają. Niektórzy mają zapisane na drugiej stronie karty. Zdarzają się tacy. Ale pamiętajmy o tym właśnie, że kiedy biegniemy, kiedy toczymy ten bój, to nie jesteśmy w nim sami, bo jest Bóg przy nas. Po to został posłany Duch Święty, aby nas wzmacniał, aby nas pocieszał, aby nas prowadził, aby obdarzał nas mądrością, abyśmy mogli doświadczać pokoju, radości i nadziei, która towarzyszyła Pawłowi i może towarzyszyć dzisiaj mi i tobie w moim codziennym życiu. Możesz dzisiaj mieć udział w tym, w czym miał udział Paweł, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy całkowicie zaufasz Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie, jakie zaufanie ma Sylwia. Ona budzika nie potrzebuje, bo wiesz, że Bóg ją obudzi. Ufa, ale myślę, że ona nas prowokuje do tego, żebyśmy jej budzik kupili w najbliższym czasie. Co było wzmocnieniem dla apostoła Pawła w tym biegu? Jezus Chrystus, prawda Bożego Słowa i nadzieja, która w Nim pokładał. I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj, kiedy biegniemy,
w tym biegu, żebyśmy dobiegli w dobrej formie. Wiecie, kiedy się spotkamy i kiedy Bóg będzie mówił, będzie nas nakładał na nas koronę sprawiedliwości, to żeby powiedział: piękny bój toczyłeś, wiarę zachowałeś, bieg dokończyłeś. I to nie byle jaki bieg. I jesteś w dobrej formie, a więc masz tą koronę sprawiedliwości. Masz tą koronę, tą nagrodę, którą oczekiwałeś. Bo ważne jest to, żebyśmy ukończyli ten bieg wierności i skupiali się w każdym dniu na Jezusie Chrystusie, żeby to On był celem, który sobie obieramy w tym biegu i żeby zmierzać do tego celu, którym jest Jezus Chrystus i nie być tym wszystkim sami, dlatego że Bóg łączy nas w Kościół po to, żebyśmy właśnie dodawali sobie otuchy tymi słowami, które dzisiaj czytamy z dziejów, z drugiego listu do Tymoteusza, kiedy Paweł mówi: toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, którym w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia. Amen.